Cześć, jestem Miłosz. Cześć, jestem Darek. Witamy w kanale Four Wheel Build. Właśnie zaczynamy ten kanał i ruszamy po nasz nowy projekt. Mamy jakieś 120 km przed nami, troszeczkę ponad godzinę drogi, także zapraszamy na podróż z nami. Wracamy z zakupu nowego projektu. Miłosz, jakie wrażenie z jazdy? Jest dobrze. Pali, odpala od razu. Nie dymi. Zaczął też padać. Zobaczcie, jakie fajne oponki tutaj są. Jakieś być są potędzy. Dobrze, to zwijamy się, jedziemy dalej. Jedziemy do domu z naszym nowym projektem, żeby się przygotować i zobaczyć, co dalej. Siemka, kupiliśmy BMW E46, 2,5 w benzynie, z X-Drive'em, 192 konie. Mamy kilka rzeczy do zrobienia. Tu auto po małej kolizji, zderzak wyrwany, tam guma od przegubu rozwalona, rzeki mrdzy, tu auto było oklejone folią, nie wiem, czy okno było otwarte. Tutaj mamy lekkie przytarcie. Felgi to byśmy mieli do pomalowania. Tutaj też mamy pęcherzyki rdzy. Tutaj auto jest w porządku. Wejdziemy do środka. W środku też byśmy mieli do posprzątania, do wyprania. Tu radia brakuje, kilka plastików powyrywanych. Tutaj mamy tył. Nie jest w złym stanie, po prostu trzeba troszeczkę zadbać i włożyć trochę pracy i go wyczyścić, doprowadzić do stanu użytkowego, żeby było lepiej niż w oryginale. Zajrzymy jeszcze pod maskę. Tak jak mówiłem, 192-konny silnik, 6-cylindrowy, wstawiony w rząd. Też mamy do wymiany tu uszczelkę pod pokrywam. Kilka brakujących plastików. Tutaj brakuje wlotu, no nie? Wlotu powietrza. Wlotu powietrza. To jakieś rzeczyki oleju. Generalnie można powiedzieć, że komora silnika do ogarnięcia.
trzeba ponownie troszeczkę wyczyścić. Trzeba podrobić. Podrobić. Podpisywać, podczyścić przede wszystkim. No wyczyścić, żeby po prostu nie było syfu, że jak się nawet człowiek weźmie do pracy, żeby nie było się, kurczę, wyglądało jak morosem. Zobaczymy jak chodzi. Daj mu trochę gazu, zobaczymy. Byłem w aucie, przede wszystkim mamy do wymiany lub do zrobienia. Coś po prostu drży w samochodzie, nie wiemy jeszcze co to jest, czy przegub wewnętrzny, czy jakieś gumy, poduszki. Jeśli mieli jakieś sugestie, to proszę pisać w komentarzach. No i tyle. Sami zobaczycie, jak będziemy robić resztę, będziemy naprawiać wszystko, nagrywać na bieżąco, także będziecie widzieć w następnych filmikach. Zapraszamy do oglądania naszego kanału. Pamiętajcie, 4WheelBuild. A subskrybujcie, potrzebujemy waszej subskrypcji. Potrzebujemy także, żebyście lubili nasz kanał. A jak macie jakieś sugestie co do tego wału lub też innych usterek, macie może jakieś części na zbyciu, które byście widzieli na tym aucie, to dajcie nam znać. Do zobaczenia w następnym odcinku.